Najpierw zaczęłam działać oczywiście w Solidarności, bo KPN był wtedy w rozsypce, trwał proces KPN-u, z tego co wiem i pamiętam. Nawiasem mówiąc, powiedziała mi Ewa Szostakowska w czasie pierwszego internowania spod Beskidzia. Obejrzała mój pierwszy nakaz internowania, który mi potem zaraz zabrali. Tam miałam właśnie wpisany Komitet Obrony Więzionych za przekonania, KPN, prawda, godzenie w sojusze, w ustrój państwa i w porządek państwa. Mówi, dziewczyno, ty uważaj, bo ty z takim czymś, to możesz obok tego twojego Moczulskiego wylądować. Na szczęście nie wylądowałam. Chociaż były takie epizody, że wszystkie się cieszyły, bo niby dostawała któraś wiadomość, że jest zwolniona, wychodzi na zewnątrz i niby wychodziła z internowania, a na zewnątrz czekała ubecja, zabierali, wręczali nakaz aresztowania. Także zaczęłam, prawda, bo ludzie sami przychodzili, spotykali się, pytali, co się dzieje, jak się dzieje. Zresztą jak wyszłam z drugiego internowania, to pamiętam, że udało mi się przemycić grypsy, w tym grypsy kierowane właśnie do biskupiego komitetu. Konkretnie był tam też list, który przekazałam Andrzejowi Sobańskiemu, już nieżyjącemu, od Alicji Ratusznej, bo ją przywieźli na krótko przed moim wyjściem. No i oczywiście moje pierwsze kroki były do biskupiego komitetu. Znowuż po pierwsze podjęłam współpracę z biskupim komitetem, potem stopniowo znowu z Solidarnością. Oczywiście były nocne plakatowania, nocne akcje ulotkowe. Z tym, że musiałam chwilę spokojnie odsiedzieć, bo żeby, prawda, nie narażać innych, wiadomo, ogony były. Jeszcze była taka znamienna sytuacja, że wróciłam z drugiego internowania. Miałam bardzo poważne dolegliwości takie natury kobiecej. I w grudniu 82, przed rocznicą, przed pierwszą rocznicą tutaj wydarzeń na Wujku, dostałam takiego krwotoku, że tylko dlatego mnie nie wzięli do szpitala, że nie było miejsca na oddziele. No ale moja pani doktor mnie zaopatrzyła na wszystkie możliwe sposoby, zastrzyki, nie zastrzyki, tabletki kazała mi leżeć z zimnymi okładami, to akurat był weekend. Mówi, jak się tylko coś będzie działo, to proszę mi natychmiast dać znać, to choćby na korytarzu to zrobię dostawkę. No a jak pani wytrzyma, jak się to uspokoi do poniedziałku, to zobaczymy, to może pani poleży w domu, będzie L4. No ale znamienne było to, że to ja leżałam właśnie z tym wszystkim, to było 15 grudnia, czy nawet 14. Piątek, potem był weekend i chyba w niedzielę 16, tak jakoś, w każdym razie w weekend wypadała rocznica na Wujku. I proszę sobie wyobrazić, że przyjechała po mnie ekipa z Komendy Wojewódzkiej, chcieli mnie do aresztu zabrać. Na wszelki wypadek, żebym czasami podwójek nie poszła. No i wtedy mój mąż, zazwyczaj bardzo spokojny, bardzo opanowany, wyjechał na nich z gębą, z wrzaskiem. Zaczął krzyczeć, zobaczcie jak ona wygląda, ona leży z krwotokiem, ona się ruszać nie może, a wy ją chcecie do aresztu zabrać, przecież ona tam może umrzeć i kto za to odpowie, to wy odpowiecie, będziecie temu winni. Popatrzcie, tu są lekarstwa, tu jest skierowanie do szpitala, bo mi na wszelki wypadek wypisa. No i rzeczywiście pełno tego było na stoliku, także oni się trochę speszyli, ci ubecy. Taki pan przyjechał, chyba Jan Adamczyk się nazywał, Zmysłowic też, o ile to było jego prawdziwe nazwisko oczywiście. Oni się trochę speszyli, zreflektowali, coś tam poszeptali między sobą, a ja leżałam z tym lodem na brzuchu i ledwo żywa. No dobrze, to my panią warunkowo zostawiamy, tylko nie radzimy pani, żebyśmy panią czasami podwójkiem nie spotkali, bo wtedy naprawdę będzie bardzo źle. No ja choćbym chciała, to pod ten wujek w pierwszą rocznicę pojechać, nie mogłam w takim stanie. No a potem, no potem już pracowałam. Oczywiście szlak ich trafiał, bo miałam kontakt z górnikami. Ludzie mnie o różne rzeczy wypytywali. Ja
przekazywałam ludziom jakieś kontakty, czy jakąś bibułę, cokolwiek. W każdym razie miałam kontakt z ludźmi, znalazłam się na liście najbardziej niepożądanych osób na kopalni Mysłowice. Cokolwiek się działo na kopalni, to obojętnie, czy byłam w to umaczana, czy nie. Ulotki leciały, jakiś biuletyn złapali, czy gdzieś tam ktoś jakieś hasła wymalował na wózkach z węglem, jak wyjeżdżały, czy gdzieś tam na przewiązce, na podszybiu, to od razu ja leciałam do nadwornego UBK, prawda, do spowiedzi. No i potem pamiętam, szłam na spotkanie z Ojcem Świętym na Muchowiec, to już był 83 rok. I na cechowni wywieszono takie wielkie ogłoszenie, że w tym dniu ma, prawda, dyrekcja obowiązek udzielać każdemu, kto chce iść na spotkanie z papieżem, ma obowiązek udzielić zwolnienia z pracy bądź nawet dnia wolnego. Mnie nie chcieli dać dnia wolnego, bo się nazywało, że nie ma obsady na wadze węglowej, prawda, tej, gdzie się wozy ciężarowe ładowało. Ale ja też chciałam iść, zgłosiłam panu kierownikowi Frunzebu i on mi powiedział, że dobrze, jak nie będzie ruchu, bo prawda, droga miała być zamknięta, ruch miał być wstrzymany, no to jakby już nie było załadunku, to mogę wcześniej skończyć i iść. Ponieważ no, musiałam siedzieć, dopóki rzeczywiście ruchu dróg nie pozamykali i dopóki no, nie zrobiło się pusto. Nawiasem mówiąc, trzykrotnie zgłaszałam, że już po prostu wozy nie podjeżdżają, drogi są zamknięte. Zgłosiłam stan wydanego węgla, zdałam raport, wszystko do dyspozytora, do kierownika przeróbki. Kilka razy pytam, to niech pan jeszcze zaczeka na wszelki wypadek. Ale w końcu trzy razy zgłaszałam, okazało się, że już rzeczywiście nie ma szans, żeby cokolwiek przyjechało po węgiel. I kierownik mi mówi, no to teraz to właściwie już nikt nie przyjedzie, to może pani iść, jest pani wolna. No to ja poszłam, zeszłam z tej wagi, poleciałam tylko do domu chyba się przebrać i biegiem piechotą przez Giszowiec, przez las, tam na Murcki na lotnisko leciałam, przez Janów jakoś już nie pamiętam. W każdym razie tam dołączałam jeszcze do reszty tych grup, które tam szły, bo grupa z kopalni Mysłowice poszła dużo wcześniej, tylko mnie przytrzymali. I jakoś tam znalazłam cudem swoich, między innymi grupę z kopalni Mysłowice znalazłam mamę, bo tam jeden drugiemu pokazywał, gdzie kto stoi. No i spotkanie było piękne, byłam do samego końca razem z mamą, nawet pomimo tej burzy i tej wichury, która się rozpętała, wróciłyśmy kompletnie mokre, co do jednej suchej nitki, no ale wytrwałyśmy do końca, to było niezapomniane przeżycie, coś pięknego i widok papieża, prawda, przy tym ołtarzu, tak po schodach do góry, wchodził do ołtarza z Matką Boską Piekarską z obrazem. No i na drugi dzień po tym wszystkim w pracy afera, że czyż wyszła, opuściła samowolnie stanowisko pracy, a tu wozy podjeżdżały, a trzeba było ładować, a ona samowolnie opuściła, nie zgłaszając nikomu stanowisko pracy i jeszcze szła na czele grupy z kopalni Mysłowice i wykrzykiwała wrogie hasła. Oczywiście do UPK na przesłuchanie poleciałam, ten na mnie z gębą, to ja na niego z gębą też. Zrobiło się ostro, zrobiło się gorąco. I pamiętam, że wtedy ja się tak wściekłam i to był dla mnie taki stres, że na drugi dzień chyba to było, coś mi się z sercem zaczęło dziać. I zasłabłam na wadze w trakcie pracy, musiałam zejść, musiałam iść do ambulatorium. Jeszcze dostałam temperatury wysokiej. To powiedziała mi lekarka, bo się lekarze nawet bali mi L4 wypisać. Powiedziała, że nic się nie dzieje, na EKG nie pozwolili mi zrobić EKG. A temperatura to powiedziała, no bo dzisiaj jest gorący dzień, to wszyscy mają podwyższoną temperaturę, nic się pani nie dzieje. I krótko mówiąc, potem wezwał mnie dyrektor do spraw pracowniczych, taka ubecki sukinsyn i powiedział mi, no to co, dajemy dyscyplinarnie, czy pani się zwalnia na własne życzenie?
za porozumieniem stron. Ja wtedy poszłam na tą opcję za porozumieniem stron, żeby nie mieć narąbane w papiery, bo tak sobie pomyślałam, nie tutaj, to może gdzieś indziej znajdę pracę, choćby fizyczną. No i takim oto sposobem kopalnia Mysłowice się mnie pozbyła i do dzisiaj mam zwolnienie z pracy, na którym piszę jak byk za porozumieniem stron i w papierach z IPN-u, które dostałam, piszę na skutek działań Służby Bezpieczeństwa została zwolniona z kopalni Mysłowice, ponieważ była na liście osób niepożądanych na kopalni, miała zły wpływ na górników, na załogę kopalni. No i potem byłam bez pracy prawie 2 lata.